Piotr Kędzierski i Tymon Tymański. Ranne kakao Radia Roxy. Pierwsza krew. 22 minuty po godzinie 9, musimy się śpieszyć. Naszym gościem jest Grzegorz Skawiński, który śpieszy się, bo jeszcze dzisiaj 4 koncerty: Mława, Rzeszów, Radom i Poznań. Zamość. I jeszcze Zamość to 5, ale to chyba Fuszka. To ostatnie to Fuszka. Wszystko Fuszki. Panie Grzegorzu, bo ja chciałem się zająć pana twórczością już tak konkretnie. Okazuje się, że jest pan takim prorokiem rocka. Kilka razy przepowiedział pan przyszłość w swojej twórczości. Na przykład Dobre stopnie za chamstwo masz. To jest o kim utwór? Proszę następne pytanie. To ja może będę jednak konsekwentny. To pan wiele nauczył Agnieszkę Chylińską, prawda? Młoda, zdolna. A ona się wam tak odwdzięczyła. Panu i Waldemarowi Tkaczykowi. Byliście na scenie Fryderyki, a ona do panów, nauczycieli, przepraszam, to z podniecenia, mentorów. Powiedziała: nauczyciele, nienawidzę was. To do pana była. Fuck off, powiedziała. Bardzo nie lubię rozgrzebywać spraw rodzinnych. Oczywiście jestem osobą sensytywną bardzo, ale przy okazji mam background nauczycielski. Agnieszka mnie mocno zraniła w tym czasie, ale wybaczam jej wspaniałe myśli. Ostatnio wróciłem na łono kościoła. Porozmawiałem o tym kiedy indziej. A poza tym nie lubię rozmawiać o kobietach. Może zaśpiewam piosenkę z nowej płyty. Właśnie... Skawa on skawa. Skawa on skawa. Skawa na ławę. Panie i panowie, to by było na tyle. Ja może panu zaocznie podziękuję przed występem. Powiem od razu, że to jest kokieteria, że nie mam mózgu. Oczywiście mam mózg, ale wiadomo, że ludzie w Polsce mózgu nie mają, więc troszeczkę bawię się taką... Panie i panowie, dziękuję panie. Zawiedzialską kokieterię z płyty Skawa on skawa w Radiu Roxy. Premierowy utwór Nie mam mózgu. Panie Grzegorzu, tu jest mikrofon, pan może gdzie wstać. Jest kamera numer jeden, gdzie jest kamera numer dwa? Ja panu pokażę. Tam jest kamera, tutaj jest, proszę pana, mikrofon. Jakby pan mógł zaśpiewać. Ja panu dam słuchawki. Bo żeby panie Piotrusie, pan nie śpiewa tylko, dobrze? Bo pan nie ma słuchu. Panie Grzegorzu, ja zaraz panu... Ewentualnie może pan klaskać. Pan słuchawki może, bo, tak jak We Are The World zaśpiewamy, tak? Panie Grześku. I co? Jest pan gotowy? Jestem. Bo oczywiście tradycyjnie gramy Stowarzyszeniem Żywych Instrumentów, Atari, Casio, etc., tak? Jestem gotowy. Pan Grzegorz gotowy? Proszę... Muzycy gotowi. Proszę rękę tylko. Gramy. Proszę. Szybko wchłonął mnie show biznes. Miałem za co pić i jeść. Na fenderku wymiatanym tych przebieżek, knyfów, skal. Nocą czobik za czobikiem, nocą galaktyczny kac. Nie mam mózgu, bo mi się nie opłaca. Nie mam mózgu, to tak jak każdy z was. Nie mam mózgu i nie mam wielu zmartwień, lecz na gitarze umiem se bawić grać. Potem przyszedł sukces kombich. Znamy się 50 lat i chociaż się nienawidzimy, to złotych płyt połączył nas. Głupie tłumy ludożerki kupią każdy tani kreps. Zmyj tu z tej pupy fajerwerki.
jeszcze nie tak. To tak jak każdy z was, nie mam mózgu i nie mam wielu zmartwień, lecz na gitarze umiem zębami grać. Nie mam mózgu, bo mi się nie opłaca. Nie mam mózgu, to tak jak każdy z was. Nie mam mózgu i nie mam wielu zmartwień, lecz na gitarze umiem zębami grać. Panie Grzegorzu, dziękuję, dziękuję. To ile się należy? Ile pan chce pieniędzy, żeby wyjść? Chłopcze, to jest nieprzyjemne. Pan już sobie pójdzie. Dobrze, dziękuję. Grzegorz Skawiński był naszym gościem. To jeszcze pan powie do widzenia. Panie Grzegorzu. Odpadła mi... To już po wywiadzie. Mamy wolne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy do kasy tam na lewo, tak? Tak, do Małego Araba. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Grzegorzu. Naszym gościem był Grzegorz Skawiński. Jest pan nieznośny, Petrusiu. Jest pan nieznośny. Ja już jestem po pracy i to był już wywiad z panem jest przeszłością, więc nie muszę być dla pana miły. W pół do dziesiątej teraz, panie i panowie, pan Wojciech Waglewski będzie naszym gościem w przyszłym tygodniu, bo państwo się pytają. Wiadomości w Radiu Roxy teraz.